So many pieces are back together now. What's your vision? No, siemano. Dzisiaj chciałem poruszyć temat ekoterroryzmu. Ogólnie miałem ostatnio go poruszyć, ale jakoś tak... no, zapomniałem. A ostatnio, bodajże wczoraj czy przedwczoraj pisałem z kolegą właśnie na temat tego całego eko. Ekotransport, tak dalej, samochody elektryczne i... no i tak dalej. Ogólnie też o Grecie i innych takich ekoświrach. Ja nie widzę nic złego w byciu eko. Pod warunkiem, że się eko z głową. Bo... tu jest taki prosty przykład. Mamy samochody spalinowe i samochody elektryczne. I według, nie pamiętam czyich badań, ale według badań diesle są bardziej eko, niżeli samochody elektryczne. Zaraz ktoś powie, hala, jak to przecież... CO2, pyłki, fyłki i inne tam stryłki. Zgadza się. Tylko tu bierzemy same użytkowanie, a nie patrzymy na to, jak proces produkcji i tak dalej. Nikt nie patrzy na to, że na przykład były takie badania, gdzie porównali silnik diesla, znaczy 10-letni cykl życia samochodu diesla i auta elektrycznego. Co się okazało? Auto spalinowe silnikiem diesla produkuje około między 250 a 300 gram dwutlenku węgla na jakąś tam jednostkę odległości. Natomiast samochody elektryczne produkują tego nie zero, jak to się mówi, tylko każde przejechanie 100 km powoduje, że samochód elektryczny produkuje ponad 400 gram CO2 na jakąś tam jednostkę kilometrów. Właśnie nie pamiętam, czy to było na kilometr, na mile, czy 60 mil, 100 kilometrów. Nie pamiętam tego. Ale to chyba było na 1 kilometr. I teraz ktoś zapyta, że jak to samochód elektryczny produkuje tyle dwutlenku węgla? No, przykłady to były chyba na Volkswagenie Golfie i Tesli Model X. X albo 3. Nie pamiętam, ale na któryś z tych. Te badanie widziałem jakieś pół roku temu. I jedź dalej prosto. No, jak to jest? Bo oni wzięli pod uwagę cały cykl od wyprodukowania z pojazdu aż do jego utylizacji. Teraz i cały cykl życia, biorąc pod uwagę, że samochód będzie przyjeżdżał do 50 tysięcy km rocznie i tak dalej, i tak dalej. Tam wszystko było dokładnie opisane, jak... znaczy nie chce mi się tego szukać, więc tego nie znajdę i nie podlinkuję wam, ale gdzieś to właśnie było. I... no teraz...
No dobra. Po drugie, po drugie, u nas samochody elektryczne nie mają sensu. Dlaczego? Bo większość kopalń jest czymś zasilanych u nas? Węglem. Węgiel jest paliwem kopalnym, więc go spalamy, więc produkujemy CO2. Produkując CO2, to zwiększamy ilość CO2. Ktoś mówi, no tak, ale przecież elektrownia tak czy siak musiałaby pracować. No dobra, powiedzmy, że takie normalne zapotrzebowanie elektrowni w ciągu dnia to jest na przykład 3 MWh. To jest dosyć sporo. Tyle mniej więcej produkuje elektrownia w Warszawie. 3 MWh. To jest zapotrzebowanie miasta w dzień. No i teraz powiedzmy, że zamiast samochodów spalinowych... Skręć w prawo na rozwidleniu, następnie zjedź w prawo. Mamy samochody elektryczne. I każdy samochód elektryczny zjedź w prawo. W tym samym czasie podłączy się do sieci elektrycznej. Co się stanie? No, wzrośnie zapotrzebowanie energii elektrycznej. Czyli powiedzmy, jak mamy w Polsce około tam tych faktycznie jeżdżących około 22 milionów pojazdów, to weźmy chociaż ich połowę, czyli 10 milionów pojazdów na raz podłącza się do ładowania. Co się okazuje? Że nagle zapotrzebowanie energii wzrasta. Na przykład do 4 MWh. Więc co musi zrobić elektrownia? Elektrownia musi spalić więcej węgla. A jak musi spalić więcej węgla, żeby uzyskać więcej energii? Więc no, wytwarza więcej CO2. No i no niech ktoś mi powie, że to jest teraz takie eko. To jest wtedy eko? Ja rozumiem, jakbyśmy mieli na przykład około 80-90% z energii odnawialnej. Oto wtedy... Okej. Okay. Samochód elektryczny... Okej. Okay. Bo wtedy... Wtedy nie produkujemy aż tyle CO2, żeby zasilić te samochody. Bo... No, elektrownia pracować musi, ale na przykład jak jest bardzo niskie zapotrzebowanie na energię, to elektrownia wtedy spala mniej węgla, ponieważ mniej energii potrzebuje na wytworzenie danej ilości energii elektrycznej. Ogólnie jak działa elektrownia? Elektrownia zamienia węgiel w energię cieplną. Energię cieplną zamienia w energię mechaniczną, która to energię mechaniczną w generatorze prądu zamienia w energię elektryczną. I tam po drodze oczywiście są straty tej energii. W elektrowniach ze źródeł odnawialnych jest to trochę inaczej. Przepraszam, zapogapiłem się w telefon. No i w źródłach odnawialnych możemy na przykład mamy bardzo, na przykład 10 wiatraków wytwarza zapotrzebowanie 1 MWh. Powiedzmy, nie wiem ile taki wiatrak wytwarza, ale powiedzmy, że 10 wiatraków tyle wytwarza. Na przykład zapotrzebowanie jakiejś tam wioski jest 0,25 1/4 MWh. To jest 0,25 MWh. No i co? Na przykład zostają tylko 3 uruchomione wiatraki. I wtedy elektronia wytwarza 0,3 MWh.
A reszta wiatraku stoi bezczynna i się w tym czasie schładza. Podobnie działa elektrownia. Ona na przykład jak wytworzy za dużo ciepła, a jest no za dużo energii z węgla zamieni w energię cieplną, to energię cieplną puszcza w tak zwany przysłowiowy gwizdek. Bo oni nie mają co z tym zrobić, bo za dużo prądu wytworzyć nie mogą, bo nie ma gdzie tego zmagazynować. Bo na przykład jak jest zapotrzebowanie 2,9 MWh, to elektrownia produkuje z lekkim zapasem równe na przykład 3 MWh. Równe 3 MWh. No, a puszczając energię cieplną w powietrze, nie dość, że podgrzewamy atmosferę, to jeszcze wytwarzamy bezpotrzebnie duże ilości dwutlenku węgla. Jak wytwarzamy duże ilości dwutlenku węgla, to Greta się denerwuje. A wracając do samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne, z nimi jest taki mały problem. Mają baterie. Ewentualnie inaczej zwane ogniwa prądowe. Czyli ogniwa prądowe są stosowane gdzie indziej. Bodajże to są pojazdy wodorowe. A tu mamy baterie. No i teraz do wytwarzania tych baterii są potrzebne pierwiastki chemiczne. A skąd te pierwiastki chemiczne są wydobywane? Z ziemi. A kto je wydobywa? Jedź dalej prosto. Dzieci i dorośli w Afryce. Często dzieci przy tym giną z wycieńczenia. Albo bo się strop nad nimi zawali, więc no takie pozdrowienie dla Grety. Widziałem taki fajny mem, właśnie Greta mówi, przerzućmy się na elektromobilność, a małe dziecko w Afryce, dziękuję ci Greta, że przyspieszasz to, że szybciej umrę. Więc jedź dalej prosto. Ogólnie teraz zapotrzebowanie, jak teraz weszła ta elektromobilność, Tesla pokazała, że można zrobić samochód, który będzie pokonywał duże odległości między ładowaniami. Jak najnowsza Tesla tam około 600 km potrafi przejechać. Zjedź w prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Więc zapotrzebowanie na te baterie jest bardzo duże. A możliwość wytworzenia przez producentów są niewielkie, bo są ograniczone dostawców surowca do ich wytworzenia. Kolejną sprawą dosyć kontrowersyjną jest potem szybka wymiana i utylizacja tych baterii, bo te baterie, cykl życia tych baterii szacuje się na około 10 lat lub ileś setan tysięcy kilometrów. No tylko powiedzmy, jak ktoś na przykład pokonuje załóżmy 10 tysięcy kilometrów rocznie do 20, no to on te 10 lat, znaczy te 10 lat przejedzie około 100 tysięcy kilometrów.
no ktoś, kto na przykład ma jako firmowy ten samochód i bardzo dużo nim jeździ, czyli około 50 do 100 tysięcy rocznie, no to wtedy no ile, 3-4 lata i osiąga 100 tysięcy kilometrów, znaczy 2-3 góra 4 lata osiąga ponad 100 tysięcy kilometrów i na przykład z zasięgu 350 kilometrów, jak to jest w Teslach, tych takich normalnych, zostaje mu na przykład 200 km zasięgu, bo wydajność baterii spada i no, musi wymienić tę baterię. No i teraz pytanie, co zrobić z tymi zużytymi bateriami? No, trzeba je jakoś zutylizować. No i teraz jest problem z tą utylizacją, ponieważ no tych pierwiastków nie da się w 100% odzyskać, jeżeli je się w ogóle da odzyskać. Więc no powiedzcie sobie sami, jest to eko w tym momencie? Mówi się, że samochody elektryczne są niskoemisyjne. Tak się ogłasza Tesla, że ona jest niskoemisyjna, a nie zeroemisyjna. Samochody elektryczne będą miały wtedy sens, kiedy znajdziemy sposób na magazynowanie energii elektrycznej w taki sposób, aby na dosyć małej przestrzeni w dosyć taki ekologiczny sposób, czyli nie zatruwając środowiska tymi odpadami i tak dalej, żeby też nie czerpać ze środowiska zbyt dużo, no takie baterie, że na przykład takiej baterii, która jest jak na przykład pudełko od gry, no typu ETS, nie? Pudełko od gry. Żeby na takim czymś przejechać na przykład z 50 km. I to, żeby nie ważyło 50 kilo, tylko na przykład 2 kilo. I wtedy to by miało sens. A nie jak teraz Tesla waży 2,5 tony, z czego tona, czy ponad tona, to jest zestaw baterii, które pozwalają przejechać 350 km, które potem trzeba zutylizować, co powoduje zanieczyszczenie środowiska. Pojazdy elektryczne są spoko, bo tam one zużywają dosyć mało energii. Więc to jeszcze moim zdaniem ma sens, ale takie samochody osobowe, czy na przykład samochody użytkowe, jak Volkswagen T5-6, czy teraz chyba już... Jedź dalej prosto. Szóstka, czy nawet siódemka. No tam chyba Volkswagen Crafter. Jeszcze tam ktoś... A, Mercedes bodajże elektryczny. To powiem, że tak, no dla mnie to takie samochody mijają się trochę z celem. Już ostatnio oglądałem o samochodzie elektrycznym
bodajże Mitsubishi, gdzie tam z zasięgu 120 km po 11 latach zostało 80. Zimą przy włączonym ogrzewaniu jest to nawet 40 km, więc no... Ja bym musiał ładować taki samochód co drugi dzień. Jak ja bym chciał na przykład jeździć do szkoły i gdzieś jeszcze. Ja... miesięcznie samochodem spalinowym, swoim Audi, jak... no w zależności od miesiąca, jak miałem ułożony plan w szkole, potrafiłem zrobić do 200 km miesięcznie. Więc ktoś mi odpowie, że to teraz o tej porze roku, no mówię, ja bym musiał ładować ten samochód co drugi dzień. Już w samochodach elektrycznych pomijając kwestię ładowania. Dobra, niech to się ładuje godzinę, dwie. W tym czasie na przykład mogę sobie zrobić przerwę na kawę, hot doga. Czy co tam jeszcze na stacji. Na zjedzenie kanapy, które mam ze sobą, czy coś na odpoczynek, na krótką drzemkę, ale no ten zasięg musiałby być ciutkę większy, minimum 500 km. Ogólnie moim zdaniem auta elektryczne w tym momencie nie powinny być naszą przyszłością. Naszą przyszłością powinny być auta hybrydowe. Auto hybrydowe dlatego, że jakby to powiedzieć, w aucie hybrydowym dalej prosto. Mamy to, że mamy tam silnik spalinowy i elektryczny. I to teraz w zależności od typu hybrydy, bo jest kilka typów hybrydy. Bo na przykład jest tak, że jest silnik elektryczny i silnik spalinowy. I może być tak, że silnik spalinowy napędza generator. Silnik spalinowy napędza generator. A który ładuje jakieś tam nieduże baterie, powiedzmy tam o pojemności tam 5-10 kWh, z których czerpie, albo bezpośrednio z generatora czerpie silnik elektryczny. I silnik spalinowy nie napędza w tym momencie w ogóle kół, nie ma fizycznego połączenia silnik koła. Jest inny typ hybrydy, gdzie silnik elektryczny jest jednocześnie prądnicą i silnikiem elektrycznym. No takie trochę masło myślane. Gdzie silnik elektryczny pełni dwie funkcje, napędową i funkcję generatora. O, lepiej. I na przykład i możemy sobie jechać na silniku spalinowym. W międzyczasie ładuje się akumulatory. I na przykład wjeżdżając do miasta, na przykład korzystamy tylko z energii elektrycznej, bo na przykład poruszamy się do 50 km na godzinę.
i w tym i jeździmy w trybie elektrycznym. Energia się wyczerpie, przełączamy się na silnik benzynowy, znaczy spalinowy i jeździmy na silniku spalinowym. Jest też trzeci rodzaj hybrydy. Jest to połączenie wariantu pierwszego i drugiego. Że silnik jest jednocześnie połączony z generatorem. Skręć w prawo na rozwidleniu. I kołami. Gdzie jest, mamy osobno generator, silnik elektryczny. Zjedź w prawo. On działa bardzo podobnie do... do tego drugiego, co przedstawiałem. Zdaniem chyba na ten moment hybrydy są bardziej, no jak dla mnie, bardziej takie, no bardziej przyszłościowe, ale najbardziej przyszłościowe są auta z napędem. Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Jakby to powiedzieć... Jesteś na miejscu. Napęd spalinowy, który wytwarza mało szkodliwych cząsteczek i substancji. Bo ostatnio miałem na przykład szkolenie z... kiedy ci, co się interesują motoryzacją, wiedzą, co to jest. Jest to bezpośrednio wtrysk paliwa w pojazdach benzynowych. I co na przykład można zauważyć? Że na przykład teraz samochody benzynowe produkują o wiele więcej cząstek stałych niżeli silniki diesla. Zetkało kakao. Pomimo tego, że się krzyczy, że są takie eko, bo mało palą i tak dalej. Ale jest dość drugi problem. Ponieważ wytwarzają dużo cząstek stałych. Tych szkodliwych pyłów, z którymi tak się walczy. PM2,5, PM10. Się mówi, że to jest samochody produkują. Jeszcze ostatnio tak się śmiałem, że tak jechaliśmy z tatem samochodem i tak właśnie coś tam w radiu było, że smog i tak dalej, że to samochody, że eko i tak dalej. Nie, tak przejeżdżamy przez próg zwalniający, ja mówię, jeszcze tylko podpuścić tych ekoświrów, żeby polikwidować w miastach progi zwalniające. W ogóle, żeby polikwidować progi zwalniające. Dlaczego? A no bo... przecież, jeżeli... hamujemy... i przyspieszamy. Przecież hamując wytwarzamy pył z klocków hamulcowych. Tak? Jak wytwarzamy pył z klocków hamulcowych, to... no to co?
to przecież zwiększamy ilość smogu. Jakoś tego ekoświry nie widzą. Że przez to zwiększamy emisję dwutlenku węgla, innych substancji szkodliwych, pyły. Co to jest takie? Krzyczą, bądźmy eko, a sami... Skręć w lewo. A sami robią wszystko, żeby te eko nie było eko. Za 200 metrów skręć w prawo. No takie ekoterroryzm i no takie bycie eko na siłę tam, gdzie się niby jest się eko, ale w rzeczywistości jest się jeszcze gorzej się truje środowisko, jest no, dla mnie chore. Samo jak ta Greta Thunberg, czy jak ona tam się nazywa. Spoko, mówi, bądźmy eko i tak dalej. A sama co robi, żeby być eko? Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. No co ona robi? To siedzi i krzyczy, how dare you, how dare you? No ja się mogę zapytać, how dare you? Zjedź. Na rondzie drugi zjazd. Zjedź. Za 200 metrów skręć w lewo. Moim zdaniem auta elektryczne trują bardziej. W ogólnym rozrachunku do aut czysto spalinowych. Moim zdaniem auta z silnikami na wodór mają większy sens niżeli auta no. Zasilane energią elektryczną. Mogą to być dalej auta hybrydowe, ale już... Skręć w prawo. Ale już to nie będzie to. Jesteś na miejscu. Ja rozumiem na przykład zmniejszenie tam... ilości dwutlenku węgla. No. Żeby to uczynić, na przykład nie jeżdżę samochodem, a komunikacją miejską albo rowerem. To się przyczyniam do tego, że produkuję mniej dwutlenku węgla, ale no... Jakby ktoś mi miał powiedzieć, weź się przerzuć na auta elektryczne, bo to jest bardziej eko. Po prostu kazał mu się wziąć po prostu siekierę i pożądniewałem się w łeb. Auta elektryczne staną się dopiero eko wtedy, kiedy będziemy mogli wytwarzać ekobaterie. Tak samo u mnie w regionie przecież była wielka, dosyć głośna sprawa, jak minister środowiska kazał wycinać Puszczę Białowieską. Jak był protest tych pseudoekologów, którzy wysypali cały kontener tych trocin gdzieś tam. Spoko, okej.
Niech sobie tam jeżdżą, krzyczą, nie? Ale no, pytanie, skąd oni wzięli te trociny i przecież... Wiesz, no te trociny to kiedyś były drzewa. Bo raczej z jednego drzewa aż tylu trocin by nie uzyskali, więc... No, no trzeba być eko, ale trzeba być świadomym tego, co się robi. Bo na przykład, no sadzenie warzyw w ogródku jest eko. Ale... Ale nikt mi nie wmówi, że na przykład eko warzywa i tak dalej. Są eko, bo nie są eko, bo... One są tylko eko dlatego, że ktoś napisał. Eko, bo na przykład nie używał... jakichś tam nawozów sztucznych w takich ilościach. Jak ten. Przepraszam, muszę odpisać. Bycie eko ok, ale bycie eko z głową. Skręć w lewo. Taki nie cierpi takich ludzi. Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra, zrobimy tu jeszcze do najbliższego stacji benzynowej i kończymy, bo mi się dosyć długo chyba. Bo ogólnie nie wiem, czy słyszeliście to, ale ponoć Greta Thunberg ma zespół Aspergera. I jednym z... drugi zjazd. Jednym z właśnie objawów tego zespołu... Zjedź. Jest to, że ktoś po prostu obsesyjnie zaczyna się czymś interesować. Na rondzie trzeci zjazd. Miałem właśnie w szkole podstawowej takiego kolegę. No i on... często było tak, że... No na przykład się interesował, coś tam dziadek kiedyś jego zbierał monety. Tam mu dał kilka, ten się tak wkręcił, że przez ponad pół roku jedyny temat, na który z nim można było porozmawiać, to był numizmatyzm. I inne tematy dla niego nie istniały. Jak teraz mówią, że rodzice jej matka mówiła, że tam Grety do niczego nie namawiała i tak dalej. Do niczego nie namawiała i tak dalej. To
No, że... że ona to sama z siebie. Dobra, ale ktoś musiał ją tak zmanipulować, żeby ona się w to wkręciła. Bo osoby z Aspergerem po prostu no czasami mają tak, że one żyją w swoim własnym świecie i... No, pomimo tego, że... No one nie są tego w pełni świadome. Że są manipulowane kimś czy coś. Potem po pół roku kolega zobaczy jakiś tam film przyrodniczy o pająkach. Przez kolejne pół roku nie dało się z nim o niczym porozmawiać, jak o pająkach. I tak samo jest z Gretą. Po drugie, teraz jej rodzice będą mieli problemy prawne, ponieważ no Greta zamiast chodzić do szkoły, to włóczy się po świecie. No inaczej tego nie mogę nazwać. Bo jak to nazwać, żeby 16-latka sama... sama jeździła po świecie, jak tam byłam, przecież w Ameryce ostatnio była i z Ameryki katamaranem płynęła z powrotem do Europy. No spoko, tylko jeżeli jest flauta, ci co żeglują to pewnie wiedzą, a ci co nie żeglują to nie wiedzą, co to jest flauta. A flauta jest to, jak to, jakby to tak delikatnie powiedzieć, słabo wieje, o. Inni na to trochę inaczej mówią, że... No nie będę się wyrażał. No więc... dobra, to na dzisiaj koniec widzenia. Może w następnym odcinku... jakoś bardziej rozwinę ten temat. No a na dzisiaj już... do zobaczenia. Do następnego.